Za moment pierwszy kick-off w dzisiejszym meczu. W meczu czwartej kolejki Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego drużyna Bielawa Olsz zmierzyła się z AZS Silesia Miners. Górnicy to mistrzowie z 2009 roku. W pierwszych trzech meczach sezonu nie odnieśli jednak żadnego zwycięstwa. Bielawskie Sowy przed niedzielnym meczem miały na swoim koncie dwie porażki i jedno zwycięstwo, więc to oni typowani byli jako faworyt spotkania. W atmosferze majowego pikniku na trybunach i przy świetnym dopingu kibiców Olsi pokonali Minersów 21-20. Krzysztof Pawlaczek, numer 11. Wielkie, wielkie brawa! Jest touchdown! Benjamin Jones! Wygraliśmy zaledwie jednym punktem, podobnie jak 3 lata temu na naszym pierwszym meczu ligowym. Jeden punkt, ale ciekawe było to, że dosłownie po 4 zmianach prowadzenia. Raz Silesia Miners prowadziła, raz my, potem znowu oni, potem znowu my. Także dla naszych kibiców był to niesamowity dreszczowiec, który na szczęście zakończył się bardzo szczęśliwie dla nas. I czy będzie touchdown? No, świetnie powstrzymany. Po czwartej kolejce Olsi zajmują piąte miejsce w tabeli. Przed nimi jednak bardzo trudne spotkanie. Czeka nas najtrudniejszy mecz zdecydowanie w tym roku. Gramy z aktualnymi mistrzami Polski, Devils Wrocław. No z pewnością, tak jak już powiedziałem, no będzie to bardzo ciężki mecz. My oczywiście absolutnie nie zakładam, że jesteśmy na straconej pozycji. Są to mistrze Polski, ale myślę, że odpowiednio podchodząc do tego spotkania jesteśmy w stanie wygrać. Mecz już 8 maja o godzinie 14 na stadionie Bielawianki w Bielawie.